Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z DeForest i oczywiście na początku bardzo wam dziękuję za wszystkie wasze łapeczki oraz wasze fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, ostatni odcinek zakończył się tym, że pływałem sobie, tak? Pływałem. Wyspa skarbów, no takich skarbów, że skarbów nie znalazłem, ale dzięki Wokasz, że na Discordzie wrzuciłeś mi podpowiedź, tak jest, podpowiedź, gdzie znajduje się ta kusza. No i wiecie co, no ja tam popłynąłem, znalazłem, ale żeby nie było tego, pół godziny pływania, totalnie pół godziny, nawet tratwę sobie zbudowałem, pół godziny pływania, żeby znaleźć tą belkę z linami. Jest, ja myślałem, że to w ogóle będzie widoczne, że to gdzieś się tam będzie pływało na wodzie, nie? A tam, wiecie, morze sobie ciągle faluje i tego, przecież tego nie można było zobaczyć, nie? Ja tak w pewnym momencie, wiecie, tekstura fali się załamała, nie? Mówię, o, god damn it, to jest tutaj, nie? No i faktycznie kilka bełtów tam znalazłem. Strzałka do kuszy, nie bełty. Wiecie co? Znalazłem tam jeszcze co? O, właśnie. Psychobudynki, no może nie kościół, ale no w sumie poniekąd. Kościół, krzyż i trumna, nie? Nazywam się zajebiście, nie? No bo to mi było totalnie do szczęścia w ogóle potrzebne. Wiecie co? Posiedziałem sobie kilka dni w bazie, niczym ciekawym to właściwie nie zaowocowało. Liczyłem na jakieś właśnie najazdy. No przychodzili, oczywiście, że przychodzili, kanibuski przychodziły i jakby na tym się w ogóle wszystko kończyło. Moja pułapka działa świetnie, kanibal jeden się nabija, reszta czeka grzecznie oczywiście w kolejce, nie? Co oni by się tam nie pchali za bardzo? O, pan jaszczurek, a uciekł. No i no, ja sobie nastawiałem patyczkiem znowu pułapkę, następny wpadał i tak dalej. Ja myślę, kurde, poważnie, really? No ale dobra, fajnie, no natłukłem ich z, wiecie, kości, pancerze sobie znowu potworzyłem i tak dalej. No trochę się tu poszlajałem przy bazie. To prawda. Zrobiłem sobie kołczan. Nareszcie zrobił sobie Javor kołczan. Tak jest, zrobiłem sobie. Proszę, ja was. Nie to chciałem otworzyć. Tak, kołczan sobie zrobiłem. Teraz mam jeszcze więcej strzał. Super. Zrobiłem sobie butki z futra króliczka. Tak jest, bo właściwie tylko na tyle mnie było stać. Jak jakiegoś jelona napotkam, to go muszę ustrzelić. To po pierwsze. A po drugie, no, shop. Pisaliście mi pod którymś z odcinków, no ostatnim na pewno nie, może 2-3 odcinki temu, że gdzieś na północ od mojej bazy, że tutaj szopy pracze, te sprawy, że oni się tutaj najbardziej pojawiają i tak dalej. No myślę, kurde, dlaczego nie, no zobaczymy. Czekajcie, bo ja sobie zrobiłem trochę kościanych strzał, o właśnie, co by tych płonących nie marnować. No i nie wiem, rzucę tutaj okiem, w ogóle zobaczę, czy będę zamarzał. Teraz mam budki, czy w budkach też będę zamarzał tutaj. Aha, panie, już mi jest zimno, tak? Ja już zamarzam w momencie. Lipa. Myślałem, że jednak się tu będę mógł nieco pobujać. Ej, dzik! Chodzimy! Zaraz dostaniesz drugi raz w dziób, tylko cię jeszcze trafię oczywiście. Panie dziku, czekaj, pan postanawiasz uciec. Chcio! Jezus, to ja tego trafiłem w ogóle? Bo to wyglądało, jakby to poleciało gdzieś... Nie, no trafiłem go, spoko, nie? Myślałem, że to poleciało gdzieś w cholerę. I wydaje mi się, że w 3 strzały? Na sztyle chyba w niego nie wystrzeliłem, no ale dobra, to się pominie. Tam jeszcze coś chyba chodzi. O, jeszcze jeden dzik, super. Dziku, dawaj mięcho. Bierzemy całe mięcho. W ogóle, hello, wczytałem się w o co to się rozchodzi z poczytalnością, ze zdrowiem psychicznym. Trochę sobie tam poczytałem. Ogólnie nie ma jakby minusów z tego powodu. Chyba, że ja czegoś nie wiem, chyba, że nie umiem po prostu czytać. Dobra, pan dziknie żyje. No ale tak, jeśli mam zdrowie psychiczne poniżej 90%, to wtedy pojawia mi się zakładka z tam jakimiś effigi, to jest po angielsku, nie? No, czyli rozumiem, to jakieś takie kanibalo podobne mebelki czy coś w tym stylu, że to o to chodzi. Nie wiem, tego nie sprawdzałem. No na razie mam chyba 43 czy 44%, ale żeby było zabawnie, doczytałem się tak, siedzenie na ławaczce, no to mi mówiliście, to zregeneruje jedną setną punktu zdrowia psychicznego na sekundę. Tak jest. Słuchanie muzyki 15 setnych. Nie, nie 15 setnych. 15 chyba tysięcznych. Jak mi się dobrze wydaje. 15 tysięcznych regeneruje. No najwięcej spanie w łóżku. Tak, godzina w łóżku to jest chyba 0,75 setnych. I zjadanie mięska.
co mnie w ogóle zaskoczyło, nie? Że zjadanie mięsa przywraca mi zdrowie psychiczne. Nie wiem, czy zjadanie batoników, tego akurat nie sprawdziłem, ale wydało mi się to takie nieco śmieszne, ale myślę, dobra, spoko. Aha, no i do tego, zabijając kanibala, otrzymuję minus pół punktu poczytalności, co trochę to mi się wydało zdecydowanie dziwne. Pokaż mi tę mapę, gdzie ja już jestem. No jestem tak totalnie na północy, że chyba się bardziej nie da. No i tu nawet zwierzyny bardzo nie ma. Biało, jasno i w ogóle świeci strasznie. Czekajcie, może ja sobie kompas wyciągnę, bo ja niby idę, a nie wiem gdzie idę. Północ, synu. Nie, no dobrze, północ jest w tym kierunku. Czyli ja bardziej bym się... No tak, no bo dalej w góry nie pójdę, no bo zamarznę, tak? Ja bym musiał... Chociaż w sumie, czemu nie? Czekajcie, pokażcie mi to. Czy ja na przykład z pochodynką sobie mogę tutaj chodzić i nie zamarzę? O, ty, no ty nie jesteś szopem, nie? Jesteś bardziej wiewiór. Jakoś, nie wiem, tu trafię? Ty, kurde, wafel, trafiłem. Aha, i teraz się częsę. Ty, też go trafiłem. Normalnie Robin Hood. A czemu Hood? Bo mało J. Proste. Co zdobyłem? Co to jest? No, wydaje mi się, że to raczej nie jest shop pracz, tylko to jest... Co ja tam... Głowę jakiegoś szynszyla, czy cholera wie, co to jest. Czekajcie, zróbmy to tak. Czy ja mogę na przykład się ogrzać patyczkiem tutaj, żeby mi nie było zimno? Tak czy nie? Ty, daję radę, spoko. No ogólnie ogarniam, że to na długo nie starczy, ale szmatek trochę mam, więc damy rady. Czemu nie? Popatrzymy tutaj, może trafię faktycznie na jakieś te szopy. A co tutaj jest? A, to jesteś pan ptak. Dobra, sienano, panie ptaku. Takie w ogóle tutaj ptaki się kompletnie nie przejęły całą tą historią. Dobra, co tu jest w ogóle? Aha, jeszcze wracając do zdrowia psychicznego. Chodzenie po... O! Jeleń, stój! Brr, bestyjo! Iż ty bo! Poszła mi stąd! Ty też. Nie ma takiej zabawy. Ja nie ma, ja uniki, to jest już w ogóle mega, mega poziom Matrixu, co oni tutaj odstawiają. Ileż tocz, ty patrz, jeszcze sarna tu się działa przy mnie, nie? Ty hopie, umrzesz, no ja wiem, że ja powinienem w głowę celować. O, dobra, dziękuję ci bardzo, stary. Aha, ja ciebie naszpikowałem i ty mi uciekniesz z moimi strzałami, Franco. A żeby cię szlak trafił. Dobra, oddawaj gościu moje strzały, to po pierwsze. Wszystkie? No wydaje mi się, że ci ich więcej sprzedałem, mój drogi. Zdecydowanie ci ich tu chyba więcej. Tu jest maczuga. Dobra, szybkie podpalanie, tak jest. Tak jak żeście mi tam napisali, używać dezodorantu. W sumie nie używałem. Bo jakoś nigdy nie było mi z nim po drodze za bardzo. Dobra, rozgrzejmy się. No fajna zabawa. Rozumiem tak, mi jest oczywiście zimno, ja jestem zaubierany, ja mam na sobie pancerz, ja mam na sobie futerko z... Co futerko? Nie, mam butki. Butki z króliczka. O, następny pajac. A im nie jest zimno, nie? Oni są total, im w ogóle nie jest zimno. Sienano, pyk. No ty, no to był strzał w głowę, nikt mi nie powie, że nie. To jest po prostu jakiś żart. No ja, no oczywiście, stary, przecież ty masz hiperuniki, nie? Zamknij ryj. Czekaj, ten tu próbuje jakieś podjazdy. Czy ten ziomek? Pyk, ty dostaniesz w ramię. No weź, żeż umrzyj, gościu. Zlituj się, chłopie, ileż można. O, proszę bardzo, i to był bardzo ładny headshot. Ty spieprzasz, dziękuję. Czy jeszcze ktoś? No, tak też mi się wydawało. Dziękuję bardzo, proszę mój patyczek. Ogrzewanko. Dzień dobry bardzo, hyc. Rozgrzejmy się trochę, żebym nie umarł, bo mi staminka strasznie spadła. No fajne, powiem wam, fajne te góry. Świetnie się tutaj bawię. Tylko, że jeśli naprawdę ja muszę znaleźć shopa pracza, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie zrobić ciepłe odzienie, tak? No bo ja widziałem, że tam trzeba skórę jelenia, skórę jelenia, chyba królika, dzika, no i tego, kurde, no, szopa pracza, nie?
Wy poważnie? No naprawdę bez Shopa Pracza to się to nie obejdzie, tak? Bo to rozumiem, że to chyba z tego Shopa Pracza robię tą czapkę z ogonkiem, nie? Którą mieli ci amerykańscy traperzy, nie? Że to rozumiem, że to chyba o to chodzi. Dobra, to mamy pozbierane. Czekajcie, bo ja tu jednego... Jezu, następny frajer. A nie, to ty, pajacu. Dobra, spieprzaj. O, tu są co to? Ostrzała nawet. To mi gdzieś uciekła. Ja tu przed chwilą jednego chłopa spaliłem. Tylko za bardzo nie wiem, gdzie go spaliłem, bo nie widzę tych kości, bo to jest oczywiście biało. Hono, hono, come on, come on! Ty franco. Dobra, dziabnijmy coś, zregenerujmy się troszeczkę. Napoja, a pewnie, że se... No, w sumie mogłem jagód użyć, ale dobra. O, tam jest, proszę bardzo, tam jest ten cfel. Chodź, Krysia, chodź, chodź, come on, come on. Nie, ty widzę, że niekoniecznie, ale z tobą mi się pobawi, chodź. Da, żem trafił. Teraz mi skoczy na pysk, jak będę zapalał pewnie. A nie, ty nie skoczył. Ty taki głupi jesteś, chłopie, nie chcę ci powiem. Odpalimy jeszcze raz. Masz, o, stary, żeby ci smutno nie było, nie? Żeby nikt nie powiedział, że jestem niedobry. Na pewno po wybiciu tylu kanibali to mi zajebiście spadło zdrowie psychiczne. Ty, jeszcze chłopie żyjesz, poważnie. Weź, nie przeginaj. No, teraz już bardziej martwy chłopie nie będziesz. Chodź. W nagrodę, że byliście tacy fajni, że mi tutaj tak umilaliście pobyt w tym resorcie górskim, to ja was spalę. Co wy na to, chłopoki? O, ty franco, iż ty bo mi stąd. Jeszcześ ty przylazła, nie? Jak mówiłem, włócznia fajna rzecz. Niby, wiecie co, niby staje się coraz silniejszy. O, ty chamie, ty. Znienacka, bohatera prądem, chłopie. Aha, ten też uniki. Te uniki mi się strasznie podobają. Jezu, jakieś mi się ręce czerwone zrobiły. Weź, spadaj. Dziób go. I dziób jeszcze raz. Co ty, stary, na to? No, może bym cię czekać. Może bym to zrobił inaczej. Ja przecież mam moją super siekierkę, którą uwielbiam, kocham, pyk, o. No proszę bardzo, mówiłem, że super siekierka, to w ogóle nie było tematu. Za w nagrodę siekierkę sobie tutaj rozpalimy teraz, tak, żebym nie zamarzł. No, aha, Jezu. No co jest, dlaczego, no zapalaj mnie to, przepraszam. Hyc, to nie jest szopracz, o, teraz mnie ciachnęło, myślałem, że mnie ktoś bachnął, ale oczywiście zacząłem zamarzać. Zużyłem dwa pancerze na to. Spoko, akurat kości będzie wystarczająco dość. Dobra, już nie zamarzam. Tu sobie to zrzucimy. Proszę, jakie tu będzie fajne ognisko. Wiecie co? Zastanawiałem się jeszcze nad DeForest. Ogólnie pisałem z wami w komentarzach, gadaliśmy tam na ten temat, no, że DeForest jest grą nudną. No, jak najbardziej, no, trudno się akurat z tematem nie zgodzić, no, bo faktycznie tak jest. Szału niestety ta gra nie robi. Z początku, no, faktycznie daje radę i w ogóle... Jak się nic na ten temat nie wie, nie? Ty, nawet w nią nie trafiłem, nie? O, teraz sobie trafiłem w krzak. Dobra, o, już mi się odechciało. Wracając. Tak, że DeForest jest grą nudną. Z początku oczywiście tak. Z początku jeśli nic nie wiemy, no to faktem jest... To nieznane bardziej, nie? To jest chęć tego poznania, te gry w ogóle, świata i tak dalej, co tu się odbywa. To jak najbardziej ja to rozumiem, ale później, no to stygnie. Po prostu ta gra totalnie stygnie, nie? Nie dzieje się... no dobra, dzieją się pewne ciekawe rzeczy, ale tak na dobrą sprawę, no to wali sandałem, nie? Wali w pewnym momencie sandałem. Tak jak mówiłem, pisaliście mi, no, że będą mnie najeżdżać mutanty i tak dalej. Póki co jest dzień 20 chyba bodajże 5 i żadni mutanci mnie nie najechali, nie? Spotkałem na powierzchni może dwóch i to by było na tyle. Trochę tak powiedziałbym nawet bez szału. To sobie założymy. O, nawet sobie wyjątkowo lekarstwo zjem. O, czekaj, bo tyś tu... Te sarny po mojemu to jakoś się ze mną gardzą w ogóle mną w tym momencie. To co tu się odbywa, tu jest następna. Chydź jej w dziób.
Aha, no to oczywiście, to są pancerne sarny. Dzik wystarczy, że dostanie dwa szoty i umiera. Sarna oczywiście jest pancerna. Sarna może wytrzymać więcej, nie? O, stara, ty tu byłaś przedtem. No oczywiście, że ty tu byłaś. No właśnie, bo widzę, że jesteś naszpikowana moimi strzałami. Dawaj patyczek, bo już zamarzam. No kurde, widzę, że ta podróż... Jezu, następni frajerzy. No poważnie, kurde. Co tu się odbyło? Dlaczego tamten gość umarł? To po pierwsze. Bo trochę tego nie rozumiem, co tu się stało. Weź, chłopie, się uspokój. To po pierwsze. Famie jeden. Widzisz, że ja tu barbecue robię, ognisko. Swoimi kolegami. A ty się tu panoszysz, nie wiadomo po co. Czego chcesz? Spieprzaj mi stąd. Nie widzisz, że dobijam twojego kumpla? No właśnie, bo twój kumpel chciał iść do domu, ale nie pójdzie. Marnowaliście mi już trzy pancerze. No jeszcze mi uciekł, no. Umrzyj. Chłopie, ileż można? Już? No, bardziej martwy chłopie nie będziesz. Na pewno? Nie, no ten mi znowu wstaje. Ty, no ileż razy was można ubijać? Teraz już zadbam o to, chłopie, żebyś leżał, nie? O. Czy ten twój kolega? O, dobra, on jest martwy, bo go mogę podnieść, okej. Damy to tutaj. Tak. Tak, o, dziękuję bardzo. Wspaniale. Czekajcie, kości? Tak, kości pozbierałem. O Jezu, ja wziąłem kość, nie? Połącz, tak jest. Ja bym chciał je połączyć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, dziękuję. Aleście mi naklepali tych pancerzy, wiecie co? Straszne wa z was chamy. No, ale strasznie się zaczęli zbiegać w ogóle. Ciekawe, ciekawe o co chodzi, co? Ja się musiałem really naprawdę wybrać w góry, żeby tu się ktoś do mnie pofatygował, tak? Żeby się w ogóle zrobiło, żeby się zrobiło ciekawie. Naprawdę? No dobra, niech będzie. Zobaczymy. Jestem ciekawy, czy zjawią się tu jacyś następni, czy może inaczej. Może ja po prostu stoję na ścieżce jakiejś ich tam, tej zwiadowczej, czy coś w tym stylu. No, mogłoby być, nie? Bo tak jak dla mnie, to ich się tu trochę za dużo naroiło. Jest pan jeleń, czekaj, spróbujmy cię dobić, ale nie wiem, czy ty jesteś ty, czy to nie... A, dobra. Nieważne, nie było tematu. Jezu, znowu sobie zabrałem tą kość. Ta. Okej. Dobra. Ile mamy zapasu? No dobra, 6. Nie powinno być źle. Coś tu jeszcze... A nie, no mamy tu, panie. Tych kości tu jest... Jednak trochę ich tu naspalałem. 11 kości? 14. Okej. No to jeszcze razy 2. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Cyk. Cyk. Dobra. Aha, i trzymam tą kość. Poważnie? Maczugi nie potrzebuję, okej. O, tu jest więcej kości. Dobra, tu jest wszystko. I tu, no, tu powinno być więcej kości jeszcze. Okej. A, jeszcze dwie sztuki przyrobię. No to fantastycznie, no dobra, no to muszę powiedzieć, było fajnie. Było fajnie, było ciekawie. Tu się zrobiło ciekawiej. Można powiedzieć, że nawet się troszeczkę musiałem zmachać w walce z nimi. No nie wiem, jakby się tu pojawił mutant, to może. Faktycznie, jakiś Armsi, może czy coś takiego, to faktycznie mogłoby być ciekawie, nie? Ale no tak poza tym, no mówię, zbiegają się. No nie wiem, dobra, wiesz co, stara, pozbieram sobie tego strzały, bo już mi się ciebie nie chce palić. Czekaj, tam jest pani Sarno. Jezu, ja nie chciałem tego chować akurat, ale chciałem strzałę. Aha, zwykłe i ten, no bo ja, aha. Ale jak to jest, że jak ja pozbierałem strzały. To one nie są kościane. To jest co najmniej powiedziałbym dziwne. No nie, to też nie o to mi chodziło. Proszę to podpalić ten toporek. No po nocy to mi się w ogóle średnio chce łazić po tych górach. W ogóle chodzić po górach. Ja ledwie wlazłem tutaj, nie? Więcej się namęczyłem z tymi cwaniakami niż czegoś konkretnego tutaj narobiłem.
Tu jest na przykład, co tu jest? Tu się znowu zaczyna zielone. Jak to jest? Czy ja się źle obróciłem, czy coś takiego? O, tu jest pani sarna, sienano. Chydium! No i może być tak umarła, no poważnie. Nie, no to jest... nie. To jest słabe. To jest naprawdę słabe, nie? Jak na grę z tyluletnim stażem, to akurat balans, jeśli chodzi o polowanie, jest beznadziejny, nie? Nie wiem, gdzie dzik, nie? Dzik. Dzik, zwierzak, który ma skórę po prostu... Słoń ma chyba tylko grubszą skórę. Tak naprawdę. Jest na dwie strzały, nie? A sarnę trzeba tłuc po ryju toporem, nie? Żeby ją ubić, no. Gratuluję. Gratuluję, naprawdę bardzo poważny temat. Czekaj. Czy w górach są w ogóle jakieś jaskinie? To jest pytanie. I gdzie szukać szopów? To jest teraz, gdzie szukać szopów? Gdzie ja bym miał znaleźć tych szopów, praczów, onych? Bo na razie żadnego tu nie widziałem, a jakby nie było, no wylazłem, bardziej na północ się już nie da odejść od mojej bazy. No i pytanie, czy jeśli tu są jaskinie, to w jaskiniach górskich, co to tam łazi? A nie, to jest, nic tam nie łazi. No o tyle lepiej, że jest jaśniej. Trochę się ten jakby od śniegu to białe i tak dalej się tutaj odbija, więc widać nieco lepiej. Wiecie co, aż mi się nawet nie chce patrzeć, jaki ja mam poziom zdrowia psychicznego. W sumie, ale popatrzę sobie na mapę, gdzie ja znalazłem w ogóle. Jestem na krańcu świata w tym momencie, tak? Daj mi sobie kompas. North. Aha, no czyli to bardziej bym w tamtym kierunku musiał podążać. Dobra, zobaczymy, gdzie jestem. Szmatkiem, odpaliem. Już odpalam, spokojnie, bez tutaj paniki. Czyli idziemy w tą stronę, wzdłuż tej śmiesznej ściany, bo rozumiem, że tam jest chyba jakiś koniec mapy. Bym powiedział, czy chyba coś takiego wyglądałoby na to. Przejdziemy się tędy. I co góry mają mi w ogóle do zaproponowania? Ja wiem, że też pisaliście mi coś tam o tych górach. Jakieś tam o ołtarzach i tym podobnych rzeczach. No dobra, no brzmi to ciekawie, tylko tak jak mówię, jest to kurczę trochę średnie, żebym ja musiał z pochodnią ganiać, żeby tu cokolwiek móc pochodzić, nie? No bo dobra, ja rozumiem, że muszę zrobić jakiś lepszy ciuch na siebie, nie? Cieplejszy i tak dalej, ale to z tym szopem, jeśli szop jest tak naprawdę tak ekstremalnie rzadko spotykanym zwierzakiem, no to bym powiedział, że to jest trochę słabe. No to są panowie królikowie. Tu w tych ścianach to aż się prosi, żeby tu było jakieś wejście do jakiejś jaskini czy coś w tym stylu. No ale to chyba też nie tak działa. Nie wiem. Tu sobie zajdę, bo tu by coś mogło być, ale też nie wiadomo. Czy coś znalazłem? Nie, guzik znalazłem, to jest po prostu wnęka w ścianie i tyle. Pokaż mi to, synek. Jezu, no to teraz już jestem gant za mapą, nie? Ja muszę podążać w kierunku jakim? Jestem tu. No to ja powinienem podążać zdecydowanie tam i bardziej tam. Dobra. Czy bez wygłupów kierujemy się w tamtą stronę? Daj patyczek. Rozpal patyczek. Ruszaj do przodu. Co? Odnośnie tego ubrania, to co powiedziałem, to jeszcze teraz kwestia tego, że ja łażę z pochodnią, nie? To jest pochodnia, to jest w ogóle dużo powiedziane, że to jest pochodnia. Wielki kij z szmatą zawinięty i on mi daje tyle ciepła, że nie zamarzam, nie? Zgaszę to, zamarzam. No, takie jest to dla mnie idiotyczne, bym powiedział. No, niech... Niech ktoś rzuci kamieniem, jeśli nie ma w tym momencie racji. Ja naprawdę miałem Deforest za jakiś taki zasny survival, nie? No już pomijając fakty horrorowości tej gry, gdzie wszelakich horrorów i takich rzeczy, to naprawdę już nie te lata się ma, naprawdę nie te lata. Bardziej coś przestraszyć mnie może graczy coś takiego, jak się zamyślę podczas gry, nie? To jest najlepsze. No to ostatni raz się przeraziłem podczas Tetrisa.
bo się zamyśliłem i klocek mi spadnie taki, jak chciałem, nie? No, to także tyle w temacie. Chociaż z horrorów Dead Space był zacny. Tak, w Dead Space się trochę ryło łeb w tym kosmosie. Jeśli nie graliście, to polecam. No, w ogóle jakiegoś remake'a chyba nawet chyba knują albo już uknuli. Z tego, co mi się wydaje, chyba tak, Dead Space'a były trzy części. To po pierwsze. A po drugie, wiem, że robią remake chyba jedynki. Chyba jedynki. Z czego wydaje mi się, tak by the way, że jedynka była najlepsza. Temat, wiecie, kosmos, stacja kosmiczna, nie stacja kosmiczna, tylko tam był... statek kosmiczny, tak jest, statek kosmiczny. Kwestia zwidów, obłędu i tak dalej, no już kosmitów, ale takich zdrowo porytych. Coś, wiecie, można by to było nawet podciągnąć tu to, pod tą psychozę tych kanibali, nie? Tam, w ogóle, bo się zacząłem zastanawiać, jak znalazłem te plany przy tej kuszy, te z tym kościołem, trumną i tak dalej. Właśnie tak mi to trochę podjechało tematem, jakby ci mnisi, czy ci misjonarze, nie? To oni tutaj odwalili jakąś szopę, jakąś sektę odstawili, czy coś w tym stylu. Czujesz głód, znajdź jedzenie. Czuję głód, znajdę jedzenie w swoim plecaku. Cyk, dobra. Możemy ruszać dalej. Aha, no i wracając do tego, co mówiłem. Tak, wydaje mi się, że ci mnisi coś tutaj odstawili, jakąś manianę. Bo to tak trochę by trąciło, no bo naprawdę, jak ja zobaczyłem te plany tego kościoła, tej trumny i tego krzyża, nie? Jezu, to się wydało tak psychodeliczne. Ja mówię, kurde, poważnie, really? Aż tak, nie? Ja mówię, kurwa, no dobra, niech będzie, okej, okay, nie? Jezu, co to był za zwierzak? Co, kim ty byłeś? Odkryto nowe... Jest! Jest, synek, chodź, choćbym miał zamarznąć. Pierwotnie, stój w miejscu! Proszę bardzo, można? Można. Trochę cierpliwości, trochę szlajanie się po... Mogę mięso w ogóle z niego zebrać? Czy wypadnie mi? Nie, wypadło mi, okej. Okay. Czy mam, uwaga, czy jest skóra jelona, dzika? Jest, futro, szopa, pracza. Fantastycznie. W końcu nareszcie. God damn it. Ty, no dobrze, że się bardziej nie zagapiłem, bo bym był w dupalu, nie? Jakbym to olał, bo pierwsza myśl w ogóle była, że to jest królik, nie? Ja myślałem, że to jest królik, ale tak jakoś mi dziwnie zakwiczało. Myślę, nie, chłopie stary, nie. Tak się bawić nie będziemy. Chodź, gościu. Czekajcie, rozgrzejemy się trochę. Bo teraz nie jestem w górach, więc mogę się tu nieco ogrzać. O, pan ptaszek, siena, no. Dobra. Dajcie mi... nie, chyba tu mam za mało. Futro, połącz. Cztery dziki. Dwa dziki to ja mam chyba jeszcze w domu. Skóry jeleniów potrzebuję... Jezusie Maryjo, sześć jeleniów. W domu mam może dwa chyba, bo sobie zrobiłem głupi ja łóżko. No tak, ja sobie poszalałem, bo sobie zrobiłem łóżko, kanapę sobie w ogóle zrobiłem ze skóry, nie? Szaleństwo. No dobra, no to będzie trzeba przypolować na sarnioki. Bo no tak, oczywiście królik, nie? Królik jeden, cztery dziki, sześć jelonów. No ale najważniejsze jest, kurde, wafel. Panie Ziutku, Marianku i wszyscy inni, udało się. Znalazłem... gdzie jestem w ogóle? Znalazłem szopa pracza. Aha, jestem jakby z dalej, na terenach średnio mi znanych. Dobra, no ale dobra, fajnie to było zwiedzić. Przynajmniej coś, niecoś wiem. Ale te bardziejsze góry chyba są tutaj teraz, jak tak patrzę na lewo od tej mojej pineski. Właśnie, czekajcie, bo ja jestem cały uwalony od krwi, a tu chyba sobie jakaś rzeka płynęła. Jak mi się dobrze wydaje. Tu była, tak jest. Ja przełaziłem którędyś indąść. Tamtędy, tak? Tutaj mogę się wyciaprać? Czy tu jest po prostu za... Jest w ogóle woda? Co tu się rozchodzi? Dobra, to jest co najmniej dziwne. Dobra, może być jakaś głębsza rzeka. Czy coś? Tu to wygląda taki wodospad. Jestem wodospad. O, proszę bardzo. Fantastycznie, dobra. Już pokąpane, wyłaź stamtąd. Co tu chodziło? A nie, to chyba mi patyk tylko mrugał. No, to patyk był. Dobra. no nic, no na pewno, tak jak mówię, no nic nie widzę, nie? Dawaj tę latarkę. O, latarka za to świeci dalej. I to jest na tyle, nie? Latarka świeci dalej.
A kurde, szkoda, że nie mogę sobie wyciągnąć i latarki, i zapalniczki. Bo byłoby to o wiele lepsze. O, tam się coś świeci i tam chyba chłopoki idą. Nie, nowe zwierzę? Jakie nowe zwierzę? Co jeszcze mogłem, kurde, wafel odkryć? Tam chyba sobie kanibuski idą, to na pewno, ale... Jakie odkryłem zwierzę, przepraszam bardzo. Nie tak, czekajcie, tu nie popatrzę, tu popatrzę. Zwierzęta były... Mroczek brunatny, dobra, to był nietopyr. Królik europejski, siernano, dzik był, krokodyla też. Mewa, waran, karetan, te wiewióra, zając amerykański, to był ten biały. Żółw lądowy, kurde, nie wiem. A, może żółwia lądowego? Widzicie, bo... A chociaż nie. Kurde, też nie. Nie wiem. A może ryba? No mogłaby to być jakaś ryba. Myślę sobie, że mogłaby to być ryba. O, no tu jest dość wysoko, więc stąd raczej bym spadać nie chciał. Chociaż muszę przyznać, że fajnie są zrobione te drzewa. Że jak się świeci, to człowiekowi się ryje we łbie. Naprawdę, czasem to się wydaje, że jakiś kanibusek nam tu chce skoczyć na plecy, czy coś w tym stylu. No tam widzę, że jakaś brygada sobie biega. Tam chyba był podpalacz, tam jest ten ze świecącą czachą na łebie. A tam był pan królik. O, sienano, chodź stary, chodź. O, cię pobawi, no come on, stary. Nawet będę tak miły, żebyś nie pomyślał, że w ogóle gardzę tobą, czy w jakikolwiek sposób się z ciebie naśmiewam, stary. To nawet cię poczęstuję płonącym toporem. Co ty na to? Chodź, come on. Aha, czekajcie. Trzeba jeszcze coś przegryźć. Jadalne, jadalne. A, to się już psuje. Kurde, nieźle. Niezły czas. Myślałem, że to trochę dłużej wytrzyma. No ale dobra. Chodź ją. O, ty jesteś taki, widzę. Zamknij pysk. Myślałem, że cię chociaż podpalę tym toporem, ale tu widzę, że jednak nie. No, padnij, powstań, stary. Burza idzie. No jeszcze musiałem zmarnować mi jeden pancerz, franco. Nie wiem, czy żyjesz, czy nie, ale zrobię tak, żebyś na pewno nie żył. Czekaj, jeszcze jakiś pajac tu biega. O, tu jest frajer. O, proszę, jaki ładny strzał. One shot, też super. O, tam idzie jakiś niby twardszy kulega. Ty, no to mi się chyba za chwilę zepsuje, tak mi się wydaje. Znaczy, jak ja sobie na przykład... Nie, surowego mięsa nie będę jadł, nie będę kombinował. Nie róbmy takich głupot. Jest ci mokro, Jezu, poważnie, już mi jest mokro. Ojej, ojej, ach te survivale. Proszę was. O, i teraz leje jak z cebra, a ja się będę tu wygłupiał z zapalniczką i z płonącym toporem. Chyba coś mi jeszcze na plecy skoczyło. A, no tak mi się wydawało. A, chyba jeszcze jeden nawet kolega. O, jeszcze wyłapał, ode mnie wyryło. O, jest! Proszę bardzo, jeszcze jeden ten szary sierściuch. A co się... Dlaczego mi zniknął nagle topór, jak ja mu się chciałem wyciąć w ryja? Czekaj, dobra, ty nie żyjesz, stary, więc z tobą będzie bez problemu. No, a ten co stoi i się nie rusza. Luz, o, w sensie rano zrobiło, świetnie. Tego chłopa mamy z głowy. Tego zaraz będziemy mieli z głowy. A, bo mi się chyba staminka skończyła, proszę bardzo. To o co chodziło, panie złoty, dobra. Ciebie mamy z głowy. Aha! Kurde, ja się zastanawiam, co tu się za zadymy dzieje, a tu przecież jest ta wioska. Hello! Dobra, chłopaki, no żebyście nie byli tacy, wiecie, że jestem niewdzięcznik. Że tu się surowce marnują czy coś, no to oczywiście wiecie jak to wygląda. Cyk, wyjdziecie na podpałę, ognisko sobie zrobię. Świetnie, nie wiem, czy tu jeszcze jakiś kolega się pojawi, ale wydaje mi się, że chyba nie. Rozumiem, że przy tym ognisku się raczej ogrzać nie mogę, nie? To chyba tak nie działa. Ale dobra, wyprawa fajna. Znalazłem pana Szopa Pracza. Zostaje mi tylko zapolować na... kurczę, na jelenie. Tak, na jelenie sarny.
Tam coś, a nie, to słońce świeci. No i zrobić sobie to ocieplane ubranko, wybrać się w góry, no bo ta góra tak się patrzy na mnie, idź Javor, sprawdź, rzuć okiem, co tam ciekawego będzie. No oczywiście taki też mam plan. Dobrze, moi drodzy, a w tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no i jakieś subiszcze oczywiście też by się przydało. Także tyle, do zobaczyska, hej!